Radio Końcówka. Panie Poczucie, panie Poczucie, nie możemy go zmienić, ale tam nie powie, że nie możemy próbować go zmienić. To jest właśnie taka próba, bo ja mam świadomość tego, że jest to ciężki temat, że jedną książkę tego nie zmienimy, czyli jedna z tego książka, ale jakoś nie o to chodziło, bo tak jak rozmawialiśmy z samym bezdomnymi i z fundacją, że ludzie może by nawet nie chcieli być nazywani bezdomnymi, a oni tu chlapią tym ozorem żydowskim, chlapią. Nowożytniory zawsze dzieliły się, dzieliły ludzi na kategorie, prowadziły jako masadyści, jako do religii katolickiej, cyfry, czary, wróżby, zanieczyściły cały ten kościół katolicki. W sumie, że to chrześcijaństwo nawet już całe teraz to samo robi, ale to nie jest chrześcijanin. Oni wszędzie tam, tak jak to Janek Witek mówił, tam gdzie się żydziory nie pojawią, wszystko doprowadzą do ruiny. Poprzez podziały, poprzez opisy takie. Po co to ludzi dzielić? Może, tak jak mówię, ktoś się wstydzi, chowa się. Wczoraj widziałam też, gdzieś siedział bezdomny taki w ciemnym miejscu. Nie chciał, żeby ktokolwiek go widział. Może chciałby się nawet dać utylizować. Ludzie wstydzą się tego, ludzie nie chcą. A one, te cygano, żydodziadogady, opowiadają, opisują, reklamują bezdomnych, którzy, tak jak jeszcze raz mówię, powtarzam, nie chcieliby być nazywani bezdomnymi. No bo to, co to znaczy bezdomny? To jest taki podział, jakby ocenianie. Zapędziła na Gruzińską 6 do dziennego szpitala, pobytu dziennego, psychiatrycznego, gdzie nauczą was z trudem, za 10. razem, jak tam będziecie, jako pacjenci, to nauczą was, nie krytykuj, nie oceniaj, mów od siebie, a mów mądrze, mów mądrze. Że Dwa lata temu, w okrągłej 70. rocznicy wyzwolenia obozu, uczestniczyło 300 więźniów, dziś 60. W Rzeszowie rozpoczęło się 10. forum Europa-Ukraina. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom na jego początek nie przybyli przedstawiciele najwyższych polskich władz. Powód to decyzja Służby Bezpieczeństwa Ukrainy dotycząca prezydenta Przemyśla Roberta Homy. Zakaz wjazdu został wydany na przełomie grudnia i stycznia. Jak dopiero w połowie tego miesiąca dowiedział się o tym sam zainteresowany. Chciał wjechać na Ukrainę. Przedstawiciele polskich władz zagrozili zdecydowanymi działaniami. Pierwszym z nich była rezygnacja z udziału forum Europa-Ukraina w Rzeszowie. Zakaz został wycofany w piątek rano. Za późno, aby zmienić plany. Marszałka Sejmu, organizator forum Zygmunt Wędrowski, powiedział, że jest to impreza przede wszystkim gospodarcza, a nie polityczna. To, co najważniejsze dla tego wydarzenia, to jest ta ogromna liczba uczestników i ten biznes, który nie przyjechał tutaj po to, żeby nie podniesie się, bo są tacy ludzie, którzy się cieszą z tego, że ktoś jest widocznie bezdomny i na ławkach śpi. Marecek pieniądze by ściągnął, Tarak by ściągnął z Breżniewa, ale żeby go wziąć do domu choć na jedną
noc, to nie. Ale bezdomny widocznie taki jest, na to zasługuje. Tak myślą, mohery, Warszawa. Ludzie tacy są. Są sobie sami winni. Wszystkie tradycje wykazujemy w ostatni dzień starego roku kolacji zjeść w gronie najbliższych. Powitanie nowego roku według kalendarza księżycowego to dla mieszkańców ich niezwykle rodzinne święto. Podczas kolacji na stole nie może zabraknąć symbolizujących obfitość pierożków, czy też ryby, która uznawana jest za symbol pobożności. Przed wczesnych godzin wieczornych w ostatni dzień starego roku Chińczycy odpalają fajerwerki. Wierzą, że huk fajerwerków i petard odstrasza zły duch. Okres nowego roku, który w Chinach nazywany jest świętem wiosny, to czas największej czasowej migracji w dziejach ludzkości. Szacuje się, że udający się do domu Chińczycy odbędą w tym roku ponad 2 miliardy podróży. Zgodnie z chińskim kalendarzem, dziś rozpoczyna się rok kogut. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, prognoza pogody. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe, tylko na wschodzie umiarkowane. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu, lokalnie marznącego deszczu. Temperatura od minus 13 stopni na południu, minus 8 w centrum do minus 3 na wybrzeżu. Na północnym wschodzie od minus 3 do minus 1 stopnia. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 17. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 16:35. Polskie Radio 24. Dziś poświęcimy oficjalne obchody 72. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz. Dużo mówi się o pamięci, dużo mówi się o przeszłości, dużo mówi się o historii, także my chcemy porozmawiać o tych wszystkich wątkach. Znowu gości Aleksandra Wójcik i Maciej Zdziarski, autorzy książki Dobranoc Auschwitz, reportaż o byłych więźniach. Dzień dobry. Spisali Państwo historię odchodzących już świadków byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jak się okazało, w ostatniej chwili do momentu wydania książki dwóch bohaterów już zmarło. Czy zamysł był taki, żeby stworzyć? Tak, zdecydowanie o to nam chodziło, dlatego że na bohaterów wybraliśmy ludzi w większości 90-letnich. 95 dziś najstarszy pan Karol Tendera, który jest znany powszechnie z walki o kłamstwo o polskich obozach śmierci, wytoczył proces niemieckiej stacji CDF. O panu Karolu jeszcze porozmawiamy. Tak, ale zdecydowanie mieliśmy takie poczucie, że być może to właśnie ostatni moment, żeby po te obozowe historie sięgnąć, żeby je mieć z pierwszej ręki, czyli od osób, które bezpośrednio doświadczyły Auschwitz. To roczniki 20 w dużej mierze, a więc ludzie już bardzo zaawansowani wiekowo. Chcieliśmy wybrać, jak się stało, pięcioro bohaterów bardzo zróżnicowanych. Oprócz Karola Tendera, o którym będzie jeszcze mowa, Józef Paczyński, numer 121, który został przywieziony do Auschwitz w pierwszym transporcie. Numer 121. Pozostał w obozie do samego końca, aż do Marszu Śmierci. Ten numer początkowy, robiący ogromne wrażenie na ludziach, którzy słuchali relacji Józefa Paczyńskiego, dawał mu też pewną szczególną pozycję w obozie. Został skierowany do komanda, które zajmowało się organizacją sklepów fryzjersko-kosmetycznego dla SS-manów, strzygło SS-manów, a później był również fryzjerem komendanta obozu i musiał przez całe życie odpowiadać na pytanie, dlaczego nie poderżną brzytwą gardła Hessowi. To nasz drugi bohater, trzeci również z kolumbowych roczników, Marek Królewski, żołnierz Armii Krajowej, zajmował się w ramach zadań przydzielonych przez KEDYF, m.in. likwidacją zdrajców. Spektakularna ucieczka z obozu koncentracyjnego była jego udziałem. Tę ucieczkę bardzo szczegółowo w książce opisujemy. I wreszcie Stefan Lipniak, najmłodszy z tych wymienionych do tej pory, rocznik 24, robotnik, który 44 miesiące przepracował za drutami, podejmując się najcięższych prac, był skierowany do ciężkiej fizycznej roboty. I wreszcie wyjątek, potwierdzający regułę, pani Lidia Maksymowicz, dziś 76-letnia, więc bardzo młoda, w porównaniu z pozostałymi bohaterami, trafiła do Auschwitz jako 3-letnia dziewczynka, była poddawana eksperymentom doktora Mengele, po wojnie trafiła do polskiej rodziny, a po kilkunastu latach okazało się, że jej matka, która miała zginąć w obozie koncentracyjnym, żyje w Związku Sowieckim. Spektakularne odnalezienie matki Lidii Maksymowicz, i to, jak te dwie kobiety po latach rozłąki rzucają
mieszają się w sobie w ramionach, także jest elementy naszej opowieści. Książka napisana, trzeba zdążyć, trzeba wykorzystać jeszcze być może ostatnią albo jedną z ostatnich szans, żeby porozmawiać z naocznymi świadkami dramatycznych wydarzeń piekła na ziemi w zasadzie. Ale mam też wrażenie, że Państwo być może chcieli przypomnieć, że wprawdzie z jednej strony minęło ponad 70 lat od tamtych dramatycznych wydarzeń, ale z drugiej strony byli więźniowie cały czas jeszcze żyjącą wśród nas, często ich mijamy na ulicach, ale zapominamy o tym, nie korzystamy z okazji, nie rozmawiamy z nimi, a oni cały czas jeszcze mają dużo do powiedzenia. Mają dużo do powiedzenia i chętnie opowiadają. Pan Stefan Lipniak to człowiek, który dzisiaj ma rzeczywiście 92 lata, natomiast codziennie robi taką rundkę wokół krakowskiego rynku, 5 kilometrów, taki spacer bez względu na warunki atmosferyczne. I to jest rzeczywiście człowiek, którego można spotkać w aptece, w tramwaju i nie zobaczyć w nim tego człowieka, który pędził 44 miesiące za drutami różnych niemieckich obozów, bo Auschwitz był jego ostatnim przystankiem i który też podjął bohaterską ucieczkę po marszu śmierci z transportu, który prowadził więźniów Auschwitz z Oświęcimia właśnie do innego niemieckiego obozu, w którym być może by zginął. Udało mu się przetrwać i dzisiaj rzeczywiście chętnie opowiada, jest z natury optymistą. Po wojnie był sędzią piłkarskim i dużo na ten temat też rozmawialiśmy. Dlatego trzeba powiedzieć, że to jest oczywiście książka o byłych więźniach Auschwitz i tych obozowych historii jest w niej wiele. Natomiast opowiadamy też o tym, jak potoczyły się losy byłych więźniów po wojnie, kim byli, jak zakładali rodziny, czym są dzisiaj. No, w większości to osoby już w podeszłym wieku, ale prowadzą dobre, udane życie, potrafią cieszyć się być może bardziej niż ludzie młodzi z tego, co przynosi im życie właśnie w tych ostatnich latach. W miejscu musimy wymienić jeszcze jedną postać, która jest bohaterką książki nie wprost. Doktor Alicja Klich, rączka i przychodnia przy ulicy Dietla w Krakowie. To od niej wszystko się zaczęło. Kilka lat temu, kiedy przygotowywałem zbiór wywiadów poświęconych starzeniu się i starości, spotkałem się z panią doktor, która prowadziła z nią rozmowę i po tej rozmowie moja rozmówczyni zapytała, czy pan wie, że oprócz tego, że zajmuje się geriatrią, prowadzę przychodnię adresowaną, przeznaczoną dla więźniów obozów koncentracyjnych. To było zdumiewające, chociaż mieszkam w Krakowie, wiedziałem, że taka przychodnia istnieje, a już kilka dni później w domowym ogrodzie pani Alicji uczestniczyłem w obowiązku z udziałem byłych więźniów. Tam poznałem dwóch spośród naszych bohaterów, Józefa Baczyńskiego, więźnia 121, Karola Tendere, który podszedł do mnie, kiedy tylko dowiedział się od doktora Alicji, że jest dziennikarzem, by opowiedzieć mi historię swojego życia. Rywalizował z opowiadaniem tej historii Józef Baczyński. Nagle znalazłem się w takiej niezwykłej i fascynującej sytuacji, kiedy dwóch bardzo już wiekowych panów, ale w świetnej kondycji, prześcigało się w tym, żeby bardziej zainteresować mnie swoją historią, niż mógłby to zrobić ten drugi opowiadający. To mi pokazało, że prowadziliśmy tą refleksję z Olą, że wśród nas są tacy ludzie, którzy nie tylko mają ze sobą piekło obozowe, ale też niezwykłą zupełnie witalność i być może o tej witalności równie warto byłoby coś napisać, jak o ich przeżyciach obozowych. Chociaż ta witalność, mam wrażenie, w książce się również pojawia. Ludzie, którzy naprawdę potrafią czerpać z życia pełnymi garściami, wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne, wchodzą na przyjęcia, zawierają nowe znajomości, tańczą. Cieszą się życiem. Tak, pani doktor Rączka, kiedy poznała żyć swoich pacjentów kilkanaście lat temu, bardzo się z nimi zżyła i zaprasza ich czasami na swoje rodzinne uroczystości. Opowiadała na taką sytuację, jak jej córka wychodziła za mąż i zaprosiła na to wesele właśnie pana Stefana, wówczas 90-latka, i panią Lidię, to ta pani, która trafiła do Auschwitz jako 3-letnia dziewczynka. I właśnie pan Stefan z panią Lidią w pewnym momencie przyjęli parki, można powiedzieć, dlatego że DJ puścił jakiś utwór zbliżony do tanga i nie potrafił tańczyć. Właśnie pan Stefan z panią Lidią pokazali, jak się tańczy tango. Młodszym uczestnikom tej uroczystości, którzy byli zdumieni, gdy dowiedzieli się, że tango tańczą do nich więźniowie obozów koncentracyjnych. Takich scenek w naszej książce, które pokazują te energie, jest więcej. Na przykład opowiadamy o tym, jak Karol Tendera próbuje dostać się do sanatorium. Okazuje się, że dopiero za 2 lata jest najbliższy termin. Dzwoni do Super Expressu, żeby dziennikarz tej gazety napisał, że to skandal, że bohater wojenny nie może trafić tam wcześniej, chociaż reguły są właśnie takie, że weterani są usłuchani poza kolejką. Kiedy ta interwencja prasowa odnosi skutek, Karol jedzie do sanatorium, ale mu się tam nie podoba. Jedzenie jest niedobre, więc szefowi sali mówi: przepraszam pana uprzejmie, ale karmicie tutaj podobnie w Auschwitz. Więc tego
rodzaju anegdot pokazujących siłę naszych bohaterów. Dzisiaj 90-latków jest sporo, no ale być może w tym tkwi tajemnica i odpowiedź na pytanie, które i oni sobie zadają, i my jako autorzy sobie zadajemy i myślimy, że będzie zadawał sobie te pytania czytelnik. Jak to możliwe, że ci ludzie nie tylko przeżyli obóz, ale jeszcze przeżyli później 70 lat. Co się stało z ich życiem i jaki był cel, jaki jest cel tak długiego życia? To jest pytanie, które bardzo często powraca na kartach naszego reportażu. Jak przebiegały rozmowy? Tematyka obozowa była dominująca, czy pojawiało się raczej mimochodem na marginesie przy okazji? Niektórzy z naszych bohaterów są przyzwyczajeni do tego, że zgłaszają się do nich dziennikarzy, szczególnie przy okazji rocznic takich jak dzisiejsza. Natomiast niektórzy mniej są do tego przyzwyczajeni i na przykład z panem Stefanem sytuacja wyglądała tak, że bardzo często umawialiśmy się tak zupełnie towarzysko, nie zobowiązująco, bez dyktafonu. Rozmawialiśmy o bieżących wydarzeniach, korzystając z tego, że mamy wspólne zainteresowania. Ja kiedyś się interesowałam piłką nożną, pan Stefan był sędzią, tak na bieżąco komentowaliśmy wydarzenia sportowe. A to Auschwitz czasami pojawiało się tak przypadkiem. Często były takie zaskakujące sytuacje, ponieważ chodziliśmy do miejsc uczęszczanych przez młodych ludzi, siadaliśmy przy stoliku, rozmawialiśmy właśnie jakieś tam błahe tematy i nagle rozmowa schodziła na Auschwitz i nagle wokół czasami zalegała cisza, bo ci młodzi byli zdziwieni, co tutaj, co w zasadzie, kim są ich sąsiedzi, ich rzeczy rozmawiają, oczywiście tak. Zdarzało się też inaczej w przypadku niektórych bohaterów, którzy byli swego rodzaju, czy są swego rodzaju owcami obozowymi. Józef Paczyński potrafił wiele godzin bardzo barwnie opowiadać o życiu w obozie. To były straszne opowieści, ale zarazem opowieści piękne, bo wypowiadane z ogromnym maestrem. I my postawiliśmy sobie takie zadanie, żeby się przebić przez te opowieści. To znaczy, żeby spróbować zobaczyć, co jest pod powierzchnią tych takich historii wyuczonych i właściwie jakby odtwarzanych z płyty. To jest ważny wątek naszej historii. Pokazujemy relację Józefa Paczyńskiego z jego córką, która oficjalnie działa zupełnie inaczej niż reszta świata. Widziała go jako kochanego, ale dyktatora, kogoś, kto w rodzinie takie relacje ustawiał, jakby ta rzeczywistość obozowa do nas nie wyszła. Porządek, ład, taka nieznośna potrzeba kontroli, to wszystko było w Józefie Paczyńskim, który na zewnątrz był raczej uroczym, starszym panem, roześmianym, kontaktowym, bardzo przyjemnym w relacjach, więc było naszą ambicją pokazać, że nasi bohaterowie nie są z marmuru, że są w przypadku tego, że już umarli żywymi, skomplikowanymi, powikłanymi osobami, że pokój w obozie koncentracyjnym odcisnął się piętnem na ich życiu. Na takich paradoksach, na takich pozornych ślicznościach zbudowana jest nasza opowieść, którą staraliśmy się tak toczyć, żeby była czasem melodramatyczna, jak w przypadku spotkania Maksymowicz z matką, czasem sensacyjna, jak w przypadku opowieści o tym, jak Marek Godlewski ucieka z obozu koncentracyjnego, czasem zabawna, jak wtedy, gdy pokazujemy rozmaite przygody z życia Karola Tendery, który jest postacią pełną energii, ale też pełną takiej ironii i też jakoś zabawną, co z ogromną życzliwością, ale też z pewnym zmysłem obserwacyjnym staraliśmy się odtworzyć. Odczuwali Państwo momentami, że te wspomnienia bądź dotyczą wydarzeń sprzed 70 lat cały czas są żywe, cały czas funkcjonują w głowach. Doktor Kliżączka tłumaczyła nam to w ten sposób, że u starego człowieka świeża pamięć jest czasami bardzo kiepska. To znaczy, starszy człowiek może zapomnieć o tym, co przed chwilą ustalił z lekarzem, termin wizyty, nazwę leku, nawet imię wnuczki. Natomiast te takie najbardziej ekstremalne przeżycia z czasów dzieciństwa albo wczesnej młodości powracają jeszcze silniej niż kilkanaście lat temu. I rzeczywiście to jest dostrzegalne u naszych bohaterów. Nie mają koszmary, służą w tych koszmarach niemiecki komender, Ausschnell. Czasami to są też takie wrażenia zmysłowe, ktoś podobnie ich dotknie, ktoś gdzieś w tłumie zakrzyczy i to budzi w nich takie właśnie wspomnienia tych najgorszych chwil z Auschwitz. A czasami słyszą też o polskich obozach śmierci na przykład. Tak, to jest sprawa, która nie tylko w przypadku Karola Tendery jest ważnym wątkiem naszej opowieści, ale Karol Tendera jest tutaj postacią najbardziej emblematyczną, dlatego że kilka lat temu, już po tym, kiedy go poznaliśmy, dowiedział się, że niemiecka telewizja
telewizja CDF na swojej stronie internetowej użyła sformułowania o polskim obozach zagłady, postanowił wytoczyć tej telewizji proces dość niezwykły, dlatego że chciał, aby sąd uznał, że użycie tego określenia obraża osobiście jego, Karola Tendery, narusza jego dobra osobiste. Sąd w pierwszej instancji nie przychylił się do takiej interpretacji i powiedział mu, że wpisał się w ten sposób w pewną tradycyjną linię orzeczniczą, bo tak do tej pory orzekano. Ale kilka tygodni temu, przed świętami Bożego Narodzenia, sąd apelacyjny zmienił wyrok w tej sprawie. Po raz pierwszy mamy takie postanowienie sądu, takie jego orzeczenie, które mówi, że osobiście może czuć się obrażony i dostaje uszczerbku na dobrach osobistych do jakiegoś obozu koncentracyjnego. Sąd nakazał telewizji przeproszenie Karola Tendery w bardzo określony sposób, określił wielkość czcionki, sposób ekspozycji tych przeprosin na stronie internetowej. Telewizja co prawda opublikowała tekst przeprosin, ale nie uwzględniając tych konkretnych wskazówek sądu, i to uruchomiło ogromną internetową akcję, którą obserwujemy z ogromnym zainteresowaniem i też z taką radością, dlatego że niezależnie od książki byliśmy zaangażowani w projekt, który stworzyła fundacja, w której pracujemy, jak było naprawdę niemieckie obozy polscy bohaterowie, i widzimy, że bardzo wiele naszych materiałów, rozmów z byłymi więźniami dzisiaj trafia do tej przestrzeni internetowej. To są materiały cytowane przez organizatorów akcji. Jest nam z tego powodu bardzo miło. Mogło mi się wydawać, że dziś w roku 2017 ponad 70 lat od momentu wyzwolenia obozu Auschwitz, o bestialstwie tamtego miejsca opowiedziane już wszystko. Tymczasem okazuje się, że cały czas jeszcze trzeba przypominać, jaki był podział. Myślę, że tym bardziej teraz trzeba przypominać właśnie w tym czasie, kiedy pojawiają się te różne przekłamania historyczne. Warto też nazywać rzeczy po imieniu, nie nazywisko. Jeżeli sobie uznasz bohaterów, to słowa nazista, hitlerowiec, obóz nazistowski. Oni zawsze mówią, że byli więzieni przez Niemców w obozie niemieckim, że słyszeli niemieckie komendy, że byli torturowani, głodzeni przez niemieckich mundurach. Więc myślę, że powinniśmy podążyć za tym, jak oni o tym opowiadają. No bo ona się pyta, po co ten różaniec? Na logikę to powtarzanie, to nie jest w języku nazistowskim, ani w języku hitlerowskim, ani w języku niemieckim. Nie trzeba to wielokrotnie przypominać. To jest zresztą ważny wątek naszej książki. My pokazujemy zaniechania polskiej polityki historycznej. To, że po 90 roku, bo zjednoczenie Niemiec, po tym jak Polska była w PRL-em, a III Rzeczpospolitą, zawarto traktat między naszymi narodami, między naszymi państwami. Mówi tak, że świecze tego wydarzenia i bardzo wielu liderów opinii polityków uważało, że teraz już nie wypada mówić o niemieckich obozach koncentracyjnych, bo weszliśmy w zupełnie nowy etap historii. To właśnie to był reset po polskiej stronie. Niemcy nie popełnili tego błędu. Pokazujemy to wyraźnie, że popili ogromną troską i zainteresowaniem z ludźmi z obozów koncentracyjnych. Organizowali spotkania w Niemczech, wychodząc z założenia, że skoro ktoś przeżył, to musiał doświadczyć jakiegoś rodzaju pomocy. Być może często ta pomoc pochodziła od tak zwanego dobrego Niemca. To się wpisywało w taką opowieść, że naziści założyli obozy, ale na szczęście było tam parę dobrych Niemców, którzy niektórym mogli pomóc. Temu możemy dzisiaj wysłuchać relacji na przykład Józefa Baczyńskiego. My pokazujemy to, nie oceniając zupełnie sprawy, pokazujemy, że jeśli jeden naród odpuszcza politykę historyczną, jeśli nie chce mówić o swoich bohaterach, to naród sprawców potrafi w te szczeliny wejść i wypełnić swoją własną narrację, swoją własną wizję. Potraktujmy to, tak sobie myślę, jako przyczynek do dyskusji o tym, co dziś powinniśmy robić. Jeśli korekcja, to potraktujmy. Ale myśli pan, że to było celowe działanie ze strony Niemców? To była cyniczna próba zagospodarowania przestrzeni historycznej. Celowe z całą pewnością, chociaż ostrożnie już mówimy, że istniał jakiś jeden ośrodek, który to koordynował. To raczej jest tak, że intuicją pewną elit niemieckich było, jest, że trzeba szukać jakiegoś sposobu opowiadania o sobie, w którym opowieść o zbrodniczych działaniach od 1933 do 1945 roku nie będzie opowieścią dominującą. I to się zresztą nie chce dziwić, to naród wielki, naród poetów, naród filozofów. Nie jest przyjemnie być wyłącznie narodem przypadkowym.
pacjentów zabójczego reżimu Daesh. Pewnie postępowałby każdy naród, który znalazłby się w tej sytuacji. Tylko nas interesuje to, co my moglibyśmy robić jako Polacy, bo ponieśliśmy ogromne straty w II wojnie światowej. Wykazaliśmy się na wielu polach ogromnym bohaterstwem w imieniu polskiego państwa podziemnego, sprawiedliwego narodu świata, że GOTA, czyli Rada Pomocy Żydom, to są wszystko wątki historii, o których powinniśmy bardzo, bardzo mocno mówić. Warto też o tym pamiętać, że nie ma w naszych bohaterach nienawiści, takiego poczucia, chciałabym się nienawidzić w stosunku do Niemców. To raczej taka potrzeba, żeby wszystko było nazwane po imieniu i żeby nie miał wątpliwości, kto był sprawcą, a kto był ofiarą. Uprzedziło moje, następne pytanie, bo ona miała właśnie emocje, to też wspomniała pani, że kolokowie państwa książki mówili, że byli więzieni przez Niemców w niemieckich obozach. A to nie przeszkadzali w tym, żeby spotykać się na przykład z młodymi Niemcami, którzy przyjeżdżają do Polski i proszą o takie spotkanie z świadkami historii. Jakie emocje wtedy się pojawiają? Różnie nam o tym opowiadano. Niektórzy bohaterowie mówią, że nie przepadają za językiem niemieckim, nie przepadają za tym, żeby go słuchać. Natomiast widzą, że często to najmłodsze pokolenie Niemców nie ma pojęcia o tym, co działo się 60 lat temu. Nikt w ich domach o tym nie opowiada, wiedzą, kim byli ich dziadkowie. I często dochodzi do takich bardzo poruszających momentów, kiedy ci młodzi Niemcy właśnie kajają się i przepraszają za czyny swoich dziadków. Więc do takich sytuacji też dochodzi, o tym nam opowiadano. Nigdy się z tym nie spotkałam. To są ludzie, którzy doznali chwili wojny, widzą już kogo, z którym chyba nie znali, ale ono, fakt wyjścia z piekła, to wszystko pozwoliło zyskać do życia pewien szczególny stosunek. Właściwie, gdybyśmy mieli powiedzieć, o czym chcieliśmy napisać tę książkę, to może głównie o tym zwykłym stosunku do życia, o tym dystansu, zrozumienia, takiego poczucia, że jeśli jest ciepło i mam co zjeść, to naprawdę jest dobrze. Alicja Kichrączka, która organizuje wyjazdy tych starszych ludzi po całej Europie, opowiadała nam, że oni nigdy nie skarżą się, że klimatyzacja działa za mocno, albo że nie działa, że pokój hotelowy jest za mały, albo za duży, że jest wanna, albo jest prysznic. To są ludzie, którzy przyjmują rzeczywistość taką, jaką jest, potrafią z najdrobniejszych rzeczy cieszyć się i uczą nas chyba czegoś istotnego, że z naszym człowieczeństwem poddawanym straszliwej próbie, a oni doświadczyli tego, że człowiek potrafi być podły, to mało powiedziane, że potrafi być bestią po prostu. Że jednak człowieczeństwo jest czymś, co można ocalić nawet z takiego doświadczenia, zachować pogodę ducha i pozytywny stosunek do świata. Nawet wtedy, kiedy ten świat kruszeje i rozpada się, bo w jakiejś mierze nasza książka jest książką o rozpadzie świata byłych więźniów za kilka, kilkanaście lat. Nie będzie już tak byłych więźniów. Tytuł tej książki, Dobra na Zauszyc, jest próbą syntetyzowania tego, że oni żegnają się już ze światem, żegnają się ze swoim obozowym wspomnieniem, obozową traumą, a zostawiają nam ważne przyczyny. Bardzo ważna i bardzo potrzebna książka, Dobra na Zauszyc, reportaż o byłych więźniach. Autorzy tejże książki Aleksandra Wójcik i Maciej Zjarski. Wydawnictwo Polskie Lata 24. Bardzo dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. Tego surowca wystarczająco do Polski nie zostanie przywieziony, to że być może wtedy zostanie rozważona jednak... Wielka wyprzedaż w MediaMarkt, na przykład za smartfon Huawei P8 Lite z 5-calowym wyświetlaczem oraz aparatem kuchnym 13 megapikseli. Zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt. Ascorbita. Potrzebuje naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorbita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości. Ascorbita, tabletka musująca, to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorbita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C i jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią Polacy nie umieją żyć. Drodzy Polacy nie umieją żyć. Mądrzej, tak po prostu się dzieje, proszę Państwa. Tak się dzieje. Źle się dzieje. Kurwa, dziad śpiewa, no kurwa, mać, no. O Boże. Ustanowiłem 120 kapsułek, a to jest 60. Także proszę Państwa, firma oszustystyczna Play, jeśli się tak można bliżej przyjrzeć, oszustystyczna Play.
Tutaj na dole mamy Gwiazdka 500, też bardzo miła dziewczyna. Przy Placu Konstytucji podaje, że można zadzwonić na infolinię. Jak oni ludziom wyłączają na przykład, że tylko na policję, straż można dzwonić, telefony interwencyjne. A tutaj jak można się połączyć Gwiazdka 500, żeby do swojego konta na infolinii dojść, jak po prostu sieć nie działa. Także proszę Państwa, kolejna sieć o 6 stycznia. I tak ludzie sobie dokuczają po prostu. Tak ludzie sobie dokuczają. Pieniądze pobierają, komukolwiek telefon sprzedają, nawet dziecku po prostu, no niepełnosprawnemu, pierwsza grupa inwalidzka, sprzedają, wcisną, no bo ma dowód, PESEL. I oni myślą, że jak na dowód i na PESEL, to już wszystko można zrobić. I wtedy ściągać haracze, haracze. I to jest teraz choroba taka, proszę Państwa, na dowód osobisty i PESEL. Nawet tutaj na Lubelskiej, gdzie dzisiaj ten Przybyłowicz był, zaprosiłam Przybyłowicza, proszę Państwa, zaczepiają ludzi, proszą o dowód PESEL, dają dwie dychy. Potem w jakieś rachunki pędzą. Polskie Radio 24, sobota, 30. A ludzie nie wiedzą o tym. Takie mocno z książki sobie zanotowałem. No tu na Lubelskiej, mniejsza część Dworca Wschodniego. Elegancki facet, jeden z drugim podchodzą. Czy na chwilę nie mogłaby pani dać dowód, dowodu swojego na chwilę? No tak samo jak w firmie Play. Ciszę z dowodu, coś tam da za złotówkę, a potem 450 nagle złotych. Jedna faktura była 326, a druga 456 zł. To mi tu się zlało. Ja powiedziałam, proszę zrobić jedną fakturę z tego, a nie dwie. I to też nieprawda, że w ciągu 48 godzin to się musi zabukować i zaksięgować. To już jest trzecia doba i tu nic nie działa. Także proszę Państwa, firma Play nie bardzo chętnie i niedużo daje internetu. To nie jest tak, jakby się komuś myślało, że tu będzie raj. To się będzie raj. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrumecka. Tutaj mamy Gwiazdka 500. Sama dziewczyna napisała Gwiazdka 500. Telefon jest wyłączony, tylko telefony alarmowe. I co mi tutaj Gwiazdka 500? Kłamstwo. Po drugie, nie dwie doby, tylko trzy doby, może będą cztery. Radio kończy. Aleksandra Kozara, zapraszam. Zadumę, modlitwa, apele pamięci i nieustająco zadawane pytanie, jak mogło do tego dojść. W Oświęcimiu zakończyły się uroczystości związane z 72. rocznicą wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady. Hitlerowcy zamordowali w Auschwitz ponad 1 milion osób. Również Żydów, ale wśród nich są także Romowie, Polacy, Węgrzy i Sowieccy niemieccy wojenni. Wydarzenia związane z dzisiejszą rocznicą obserwował na miejscu specjalny wysłannik Polskiego Radia 24, Lucjan Olszówka. Powiedz, kto znalazł się wśród zaproszonej gości. W oficjalnej części dzisiejszych uroczystości udzielą się szefowa polskiego rządu, przedstawiciel kancelarii prezydenta, ambasadorowie Rosji i Izraela, delegacja byłych więźniów obozu, środowiska żydowskie, romskie, przedstawiciele licznych organizacji i instytucji związanych z podtrzymywaniem pamięci o okrucieństwie Holokaustu. Mowa była o pamięci, która nie może zaginąć, która musi trwać nie tylko po to, by czcić ofiary tej niewyobrażalnej zbrodni, ale która musi trwać po to, by coś podobnego jak Auschwitz nie miało okazji się powtórzyć. W swoim przemówieniu premier Beata Szydło zauważyła, że liczne określenia używane wobec Auschwitz nie oddadzą w pełni charakteru tego miejsca. Minister z Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski mówił z kolei, że zbrodnie hitleryzmu są niewyobrażalne. Ogrom dokonanego tutaj zła napawa przerażeniem.
Chociaż nasz kraj znajdował się pod brutalną okupacją hitlerowską, polskie państwo podziemne przyjęło co w jego mocy, aby poznać zbrodnicze zamiary Niemców, powstrzymać ich realizację. Brodwicz, Witold Pilecki dobrowolnie dał się osadzić w Auschwitz, gdzie zbudował organizację konspiracyjną w obozie i precyzyjnie udokumentował popełniane tutaj ludobójstwo. A głosy zabrali dziś także byli więźniowie w rozdzierających żytych przez nich dni relacjonowali swoją krzywdę. Bogdan Bartnikowski wspominał, że on i wszyscy jego znajomi, którym udało się przetrwać niemiecką okupację, do tej pory pamiętają, co wydarzyło się w obozie. My wszyscy jesteśmy naznaczeni do śmierci prawdopodobnie tymi okropnymi przeżyciami. Ja tu przyjeżdżam, ja tu muszę przyjeżdżać, żeby dawać świadectwo prawdzie. Mówić o tej historii tragicznej, o tym, co tutaj się działo. Nie tylko ja, więcej nas tu przyjeżdża. To są dla nas bardzo trudne chwile. Południe, południe i południowe wschodzie tej nocy największe. Byli więźniowie w swoich relacjach przyznają także, że radość z wolności tuż po wyzwoleniu była pełna goryczy. Mówili, że nagle trzeba było stawić czoła nie tylko temu, co zostało w pamięci z obozu, ale także utracie najbliższych i wszystkiego, co towarzyszyło życiu tych ludzi w chwili aresztowania i skierowania do Auschwitz. Uroczyste obchody tej dzisiejszej 72. rocznicy wyzwolenia zakończyła wspólna modlitwa przy pomniku ofiar obozu. O uroczystościach 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau mówił reporter Polskiego Radia 24 Lucja Orszówka. Z kolei w warszawskich uroczystościach Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu uczestniczyli przedstawiciele ambasady Izraela oraz społeczności żydowskiej. W swoich wystąpieniach podkreślali okrutną tragedię, która spotkała Żydów. W czasie II wojny światowej istniało 6 milionów europejskich Żydów, a połowa z nich była Polakami. NDR z ambasady Izraela w Polsce nawiązała do hasła tegorocznych obchodów. Pamięć o Holokauście, edukacja dla lepszej przyszłości. Przypomniała też o dziedzictwie polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Najważniejsza jest akceptacja innych oraz pomoc innym będącym w potrzebie. Pamiętamy z szacunkiem i należnym honorem 6,5 tysiąca polskich sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy podczas tych ponurych czasów z narażeniem własnego życia i życia swoich rodzin spieszyli z pomocą prześladowanym Żydom. Prezes Fundacji Sharon Goldatenzer przypomniała, że jej ojciec był więźniem Auschwitz. Zwróciła też uwagę, że w Holokauście zginęło 1,5 miliona żydowskich dzieci. Usta setek tysięcy dzieci żydowskich milczą na zawsze, a niektóre z tych nielicznych, które przeżyły, dają świadectwo prawdzie. Międzynarodowy Dzień Pamięci jest krzykiem żydowskich dzieci, matek i ojców. Krzykiem zamordowanego żydowskiego narodu. Pamiętamy. Fundacja Shalom zachęca, by dziś o 18 w oknach domów zapalić świece w geście pamięci o ofiarach Holokaustu. W Międzynarodowym Dniu Pamięci o ofiarach Holokaustu papież Franciszek przyjął w Watykanie delegację Europejskiego Kongresu Żydów. W swobodnej rozmowie z jej członkami opowiadał, że od dziecka miał kontakty z osobami narodowości żydowskiej. Według relacji Radia Watykańskiego na początku spotkania papież nawiązał do Dnia Pamięci, mówiąc, że pamięć o ofiarach Holokaustu zapewnia, iż podobna tragedia już się nie powtórzy. No jak ma zasiłek, to jeszcze tym bardziej nie może pracować. Z osobami narodowości żydowskiej dorastał on więc w klimacie życzliwości dla Żydów. Miał z nimi bowiem kontakt od dzieciństwa. Franciszek zgodził się z opinią prezesa Europejskiego Kongresu Żydów Moshe Kantora, który mówił o potrzebie umocnienia wśród Żydów i chrześcijan wspólnych wartości, a także o znaczeniu w edukacji i rodziny. W epoce, gdy jesteśmy świadkami zmierzchu wartości moralnych i etycznych. Marek Lenert, Polskie Radio. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdza, że cofnęła zakaz wjazdu dla prezydenta Przemyśla. Anulowanie zakazu SBU tłumaczy tym, że Robert Homa odrzekł
odsunął się od antyukraińskich marszów, które miały odbywać się w jego mieście. Wcześniej ukraińska służba bezpieczeństwa oskarżała prezydenta Przemyśla o udział w takich imprezach. Tym też argumentowała zakaz wjazdu. Jak poinformowała rzecznik służby bezpieczeństwa Ołena Jedlańska, zakaz wjazdu i jego odwołanie wydawane są z uwzględnieniem szeregu czynników związanych z bezpieczeństwem kraju, polityką zagraniczną. I że Polacy są nieprzystosowani, naród, nieprzystosowani do wiedzy. Takie marsze. Jednocześnie, jak czytamy, na decyzję wpłynął fakt, że zakaz wjazdu na Ukrainę dla Roberta Homy starało się wykorzystać strona trzecia po to, by spowodować rozłam w polsko-ukraińskich stosunkach. W sprawie mera Przemyśla polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do ukraińskiego resortu dyplomacji notę protestacyjną. Nieoficjalnie ukraińskie media donoszą, że w sprawie odwołania zakazu wjazdu na mera Przemyśla interweniował prezydent Piotro Poroszenko. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Zdaniem Daniela Szynkowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zakaz dla prezydenta Przemyśla był błędem strony ukraińskiej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, która wydała ten zakaz, jest takim swoistym reliktem przeszłości w tym państwie, a w zasadzie powinienem powiedzieć osobnym państwem w tym państwie. I tylko i wyłącznie dzięki interwencji prezydenta Poroszenki, co wiemy właśnie z doniesień ukraińskich, udało się ten zakaz cofnąć. Rzeczywiście to było bardzo niepotrzebne napięcie, tym bardziej, że no, forum jest dobrą okazją do tego, żeby jednak promować dobry wizerunek Ukrainy nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej w ogóle i zacieśniać kontakty między jedną a drugą stroną. Bardzo dobrze, że no, ta historia w zasadzie dobiegła końca. Z każdego takiego incydentu z całą pewnością będzie cieszyła się Moskwa, dodał Daniel Szynkowski. Trzeba mieć zwykle na uwadze to, kto korzysta na tych wszystkich zdarzeniach, które między Polską a Ukrainą zachodzą, a mamy ich w ostatnim czasie kilka. Pojawiły się pewne napięcia, to zdecydowanie tak można to interpretować. Na Ukrainie bardzo często mówi się, że no, może nie do końca te relacje z Polską są aż tak kluczowe, ale wydaje mi się, że teraz wraz z tymi postępującymi zmianami chyba jednak władze ukraińskie dojdą do przekonania, że stanowisko Polski, która popiera Ukrainę w takich, a nie innych okolicznościach, będzie bardzo istotne, dlatego że nie będą zajęci swoimi problemami, a problem ukraiński jest też w pewnym sensie problemem Polski, więc tutaj te interesy są wspólne. Więcej rozmów i komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio24.pl. Powinniśmy zrobić wszystko, aby ograniczyć zanieczyszczenia powietrza, powiedział w Polskim Radiu 24 minister środowiska Jan Szyszko. Wczoraj podczas sejmowej debaty minister przypomniał, że jest przestrzegany i modyfikowany Krajowy Program Ochrony Powietrza z 2015 roku. Działaniami w tym zakresie zajmuje się komitet powołany przez premier Beatę Szydło w październiku zeszłego roku. Minister środowiska zapewnił, że rząd podejmuje kolejne kroki, by zwalczać zanieczyszczenie powietrza. Smog był, jest i będzie, mówił Jan Szyszko. Trendy demograficzne przedstawiają swoje rozwiązania najczęściej w kilku wariantach. I dyskutujemy, informujemy o tym, jakie jest prawo. Samorządowcy pytają, zaglądają z oczy, na co się zgodzimy. My nie możemy takiej rozstrzygającej informacji udzielić tak długo, jak nie dostaniemy oficjalnego projektu. Natomiast doradzić możemy, poinformować jak najbardziej, rozpoznać sprawę, a będzie nam dzięki temu łatwiej w przyszłości, kiedy otrzymamy taki projekt. Więc to na tym polega. Ma to charakter troszkę rozmowy. Ale przede wszystkim trzeba ograniczyć to, co emitujemy i odpowiednio zadbać o specjalne kliny na powietrzające w miastach, wskazał minister Szyszko. Ale przede wszystkim, żeby to właśnie miasto, żeby szkoły były jednozmianowe, żeby społeczności lokalne były w pełni albo w zdecydowanej większości usatysfakcjonowane, żeby ludzie mieli pracę. Także to się wokół tego wszystkiego kręci. Małgorzata Sądecka, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, przyznaje, że samorządowcy mają wiele pytań. Na razie z problemami, z jakimi samorządy się zgłaszają do nas, to jest albo chcą przekształcić gimnazjum, albo zmiana szkoły sześcioklasowej, która mogłaby być szkoła podstawowa sześcioklasowa, ośmioklasową, szkoły o ograniczonym stopniu przekształcenia, czyli do 1-3, albo do 1-4 lub szkoły filialne, szczególnie na terenach wiejskich i szczególnie na tereny wiejskie. Rozmowa dostępna jest na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. To są tereny miejskie. Płaskie samoloty F-16 przez kilka miesięcy stacjonować będą w siostrzanej bazie w Krzesinach koło Poznania. Potrzeby przebazowania ma związek z rozbudową lotniska wojskowego w Łasku. O planowanej inwestycji mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, pułkownik Rafał Zdanecki. Między innymi będzie wydłużony pas, dodatkowe drogi kołowania,
zdarzenia, dodatkowe płaszczyzny postrzeg samolotu. Inwestycja planowo ma rozpocząć się 1 kwietnia, natomiast zakończenie będzie zależało od postępu prac. Jak zapewnia dowództwo bazy, przeprowadzka nie będzie miała wpływu na bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Oto się do tego przygotowujemy i robimy wszystkie plany, żeby szkolenie było tak intensywne jak do tej pory, a żeby stać na straży naszego nieba, to czy będziemy tutaj, czy będziemy w jakiejkolwiek innej lokalizacji, to będziemy 100% zabezpieczyć. Rozbudowa lotniska w Łasku była konieczna ze względu na obecność wojsk sojuszniczych. W informacjach dnia ocieplenie relacji Moskwy z Waszyngtonem. Na jutro zaplanowano rozmowę telefoniczną prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Informację potwierdził rzecznik Kremla Dmitry Pieskow. Władimir Putin i Donald Trump wymienili już kilka zdań w rozmowie telefonicznej, gdy rosyjski prezydent zadzwonił z gratulacjami po ogłoszeniu zwycięstwa Trumpa. Później Kreml przy każdej okazji podkreślał, że Putin jest gotów do dłuższej rozmowy i wyraża chęć osobistego spotkania, ale dopiero po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wypowiedziach publicznych zarówno Władimir Putin, jak i Donald Trump podkreślali, że liczą na ocieplenie kontaktów Moskwy z Waszyngtonem. Po obu stolicach podkreślono konieczność podjęcia współpracy w walce z międzynarodowym terroryzmem, głównie przeciwko dżihadystom Państwa Islamskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rolnicy w Grecji organizują nowe blokady. Przejezdna do odwołania jest autostrada z Salonik do Aten w okolicy Larisy. Z kolei na północy Grecji protestujący próbują przełamać kordon policyjny i zablokować przejście graniczne z Bułgarią. Każdego dnia rolnicy ustawiają nowe blokady w całej Grecji. W okolicy ważnego węzła komunikacyjnego niedaleko Larisy zgromadzili ponad 300 traktorów. Przebiegająca w pobliżu autostrada jest zablokowana w kierunku na Ateny, a kierowcy muszą tam przejeżdżać po cztery drogami. Zaostrza się też sytuacja przy granicy z Bułgarią, gdzie protestujący wzywają wszystkich okolicznych rolników do przedarcia się przez oddziały policyjne i zablokowania przejścia granicznego Promachonas. Siły policyjne zostały tam rozmieszczone po interwencji. A dobrze, dobrze, byle jak, bo to wiadomo, że to takie zaziębienie, ale rolnicy żądają spełnienia obietnic, jakie zgłoszył ich w ubiegłym roku premier Aleksis Tsipras. Obietnice premiera nie zostały spełnione nawet w najmniejszym stopniu. Nie chcemy niczego więcej, ale jesteśmy w punkcie bez wyjścia. Mówi jeden z protestujących. Rolnicy domagają się zmian w ich opodatkowaniu, zmniejszenia kosztów uprawy ziemi i odszkodowań za straty spowodowane atakiem siły. Z Aten, Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Wieczorem w nocy zachmurzenie małe, tylko na wschodzie umiarkowane, na północnym wschodzie słabe opady śniegu, lokalnie marznącego deszczu lub drzewki powodujących gołoleć. Miejscami także marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kierowcy muszą zachować ostrożność. Temperatura od minus 13 stopni na południu, minus 8 w centrum do minus 3 na wybrzeżu. Na północnym wschodzie od minus 3 do minus 24. Słowem wszystko. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za aparat Canon EOS M10 z funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD zapłacisz jedynie 1399 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Przed Państwem nowe stokrotki. Przedkawiczowa jedyne 39,99 za kilogram. Olej kujawski 1 litr za 4,99. Tak, kujawski 4,99. Stokrotka. Zakupy jak z błędka. Już sobie maruszek, który nie potrafił sam wyprodukować rozkrok. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aroma aktywnej. Można go stosować bez marowania. Już od bilet wyżego zdjęcia. Aroma aktywnej. Nie chodził aromaty sos na miętynie eukaliptusa, który pomógł cię spokojnie zasnąć. Morał. Dla paruszków tylko aroma aktywnej.
co, może być nawet wózka kiełbasa, na policję. Herbaty, herbaty, zwroty, rozgrzewające herbaty. Między innymi po to, żeby ograniczyć tak zwany sztuczny tłok. Wracamy zaraz po informacjach. Jest godzina 17:17. Polskie Radio 24. Ponadnie. Dziś zaprasza Robert Bogdański. Czyli jak zmierzą Państwo w studiu ze mną pani Agata Czarnacka, związana z portalem Polityka PL, filozofii z Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat z filozofii. Tak, jest to doktorat poświęcony kwestii normalności w zakładzie etyki. Kwestia normalności z pewnością ma się rozpoczyna, a jako przeciwwaga dla pani, ponieważ pani również stworzyła portal Lewica 24, więc tutaj tak, moje poglądy są oczywiste. Grzegorz Jankowski, kurator Obywatelskiej Superstacji Artysta. Proszę Państwa, nie mamy jakiegoś jednego wydarzenia, które byśmy chcieli poświęcić dzisiaj rozmowę. Tematów będzie kilka. Wydaje mi się, że najlepiej zacząć od tematu takiego trochę historycznego, ale tak naprawdę historyczne nie jest, bo dzisiaj mamy rocznicę wyzwolenia Auschwitz, uroczystości. Wpisuje się w to akcja internautów, akcja polskich środowisk, można powiedzieć narodowych, którzy postanowili doprowadzić do tego, żeby stacja ZDF przeprosiła polskiego, żeby przeprosiła we właściwy sposób więźnia obozu Auschwitz i zorganizowała akcję hashtag GMT Camps. Obracamy się tutaj w takim wokół takiego problemu, czy istnieją naziści, czy istnieją Niemcy, czy to były niemieckie obozy, czy to były obozy nazistowskie, czy one miały narodowość, czy nie. Kilka dni temu Wiesbier pisał o tym, że później były polskie obozy, tam gdzie był Auschwitz. No jest to taki temat historyczny, a niesłychanie zapalny. Zgadzam się Państwu. Tak, to prawda. Ja w ogóle nie rozumiem tej dyskusji. Znaczy rozumiem postawę Niemców, którzy mogą na ten temat zorganizować. Natomiast zupełnie nie rozumiem, dlaczego w Polsce przyjęło się często, zamiast mówić zbrodni niemieckie, czy agresja niemiecka na Polskę i tak dalej, mówi się naziści, agresja nazistowska i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie niepojęte, szczególnie w naszym kraju. Wydaje mi się, że trzeba jakoś żyć z tym, że jesteśmy 50 lat później i nasze stosunki z Niemcami w tej chwili należą do Niemcami, należą do racji stanu, więc po prostu łatwiej jest odgraniczać. Poza tym wydaje się, że jeżeli znamy kogokolwiek, kto mieszka za Odrą, no to okazuje się, że to jest zazwyczaj osoba, człowiek taki jak my, trudno sobie połączyć to w jedną spójną, logiczną całość z tym, do czego byli zdolni Niemcy pod rządami Hitlera. Stąd to rozróżnienie, które po prostu pomaga nam samym istnieć we współczesnym świecie, nie dać się ponieść nienawiści. To jest absolutnie zrozumiałe. Podoba mi się akcja sprzątania tej kwestii polskich, niepolskich obozów śmierci, obozów koncentracyjnych, ale no właśnie chodzi o rzeczywiście jest to szeroko zakrojona wieloletnia akcja PR-owa prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskie, która doprowadziła do tego, że świadomość tego, jak bardzo dużym, jak bardzo rająca jest na Polaków, utożsamianie obozów, które znajdowały się na terenie dzisiejszej Polski, z polskimi obozami koncentracyjnymi, polskimi obozami śmierci. Więc po prostu było dla nas bardzo trudne, ponieważ
mnóstwo Polaków, a ludzie mieszkających w Polsce, ludzi mających obywatelstwo polskie, po prostu tam zginęło. A w związku z tym, przypominanie o tym zawsze mi się wydawało dobrą ideą, ale do momentu, kiedy nie zaczęło, kiedy nie zaczęliśmy grozić sankcjami, wysokimi karami, nawet do 2 lat więzienia, dobrze pamiętam, w tej chwili grozi osobie, która znieważa naród polski, przy czym właśnie jako takim sztandarowym przykładem znieważania narodu polskiego jest mówienie o, tutaj otwieram cudzysłów i bardzo proszę, nie interpretować tego w kategoriach chęci znieważania narodu polskiego. Otwieram cudzysłów, Polski proboza śmierci, zamykam cudzysłów. Właśnie, i to jest dla mnie, i chciałam teraz w momencie, właśnie o to mi chodzi, że tu wydaje mi się, że moment, kiedy mam poczucie, że na antenie zastrzeganie się tak intensywne jest niezbędne, oznacza, że chyba wkroczyliśmy w jakiś niebezpieczny moment już cenzurowania swobody wypowiedzi, na przykład naukowej. Ponieważ całkiem niedawno czytałam wywiad z autorem Jak to jest? No ale jeszcze raz mówię, że istnieje po prostu pewien rodzaj mówienie o, otwieram cudzysłów. Radio, co to ten Eurokomunicita? Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Od polskich obozach śmierci grozi w Polsce bardzo, grożą w Polsce bardzo wysokie kary, nawet jeśli, znaczy nie mamy dokładnie nie mamy dokładnej wykładni tego. A co złego w tym, że grożą wysokie kary za tego rodzaju rzeczy? Tak, rozumiem, że dzisiaj nie ma takiego. Znaczy ja bardzo dużo mówię, potem zaczynam dochodzić do jakiegoś sensu i wtedy właśnie... Kary będą, kary.